2013. Witam Panią Pełnomocnik Dorota Zaniak, która jest upoważniona do prowadzenia tych zadań i proszę o przedstawienie projektów uchwał. Programy roczne, uchwalamy corocznie. Uzgodnienia nie są one konsultowane właśnie ze względu na to, że nie podlegają konsultacji. Właśnie ze względu na to, że są uchwalane corocznie. Mimo to, że mamy podstawowe. Pani Beato, przepraszam bardzo. Szanowni Radni, Szanowni Państwo, proszę o ciszę, bo to jest też ważny punkt, a Pani Adamia w zasadzie mówi do nikogo w tej chwili. Proszę o zajęcie miejsc. Proszę bardzo. Program był pisany wspólnie przy pomocy osób z Stowarzyszenia Abstynenckiego Rodzina Abstynencka Arka, był opiniowany przez Gminną Komisję Zatrzymania Problemów Alkoholowych. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Za momencik, ja teraz poproszę opinię Komisji Zdrowia. Proszę Pani Kula. Witam Państwa. Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do Pani Pełnomocnik? Po pierwszym punkcie przeciwdziałania narkomanii. Proszę, czy są pytania? Proszę Pan Radna Strzyżek. Pani tu nie radna Kopę. W tym roku uchwalamy te programy. Ja chciałbym się wiedzieć, jakie skutki przynoszą te programy. Ale skutkują też tym, że nie wolno nam prowadzić działań, które nie są zapisane w innych programach. I to nie chodzi o takie praktyczne, tak jak jest przy tej ustawie o tym programie antyalkoholowym, to tutaj jest taka informacja bardzo króciutka wprawdzie, ale ile tam Polak udzielono, ile też skierowano wniosków. Chciałbym coś takiego usłyszeć przy tym prawie narkomanii, czy działania narkomanii. Ile tych narkomanów tak naprawdę mamy na terenie gminy, jakoś tam zidentyfikowane, prawda? Jaki porad udzielamy, gdzie kierujemy? Proszę Państwa, u nas są prowadzone tylko i wyłącznie na terenie gminy konsultacje. My nie zbieramy takich danych, bo nie mamy do tego prawa. Takie dane posiada tylko, posiadają tylko jednostki, które leczą, a leczą tylko gotowe, to znaczy wojewódzkie ośrodki leczenia uzależnień i przychodnie. Te podmioty, które mają podpisane kontrakty z Funduszem Zdrowia. My takich statystyk nie prowadzimy, możemy prowadzić tylko statystyki ogólne, ile na przykład było udzielonych konsultacji w tej dziedzinie. Ale są to konsultacje ogólne, dzwonią osoby, które też się chcą dowiedzieć, na przykład w tym temacie, nie ujawniając na przykład, że istnieje problem w nauczycieli. Proszę Państwa. Tak, to mi nie chodzi oczywiście o konkretne rodziny, tylko właśnie ile takich, no tak jak Pani mówi, konsultacji udzielono. Chciałbym wiedzieć, czy w ogóle ten problem występuje, prawda? Bo skoro, jak wiemy, że będzie tych konsultacji, nie wiem, 30, 40, 40, 40 po raz, to będzie wiedział, że jest, prawda? Tak jak mówię, jest to
prowadzić, ale mogę panu powiedzieć, że ostatnio widząc prowadzony taki duży program profilaktyczny razem z diagnozą na dużych usług naszych uczniów gimnazjum i tą diagnozę posiadam, jeżeli pan chce, mogę udostępnić panu. Uchwale. W paragrafie drugim jest napisane, że środki na cel pochodzą ze sprzedaży napojów alkoholowych. Natomiast przy samym programie jest, że ze sprzedaży napojów alkoholowych, darowizn i zapisów. Czy to nie trzeba w tej uchwale tego też podnieść? Uzupełnić. Skąd te środki na to pochodzą? Generalnie ten program jest finansowany u nas nie tylko w formie składowego tak zwanego. Także jeżeli pan sobie życzy, można to uzupełnić. Ale ja chyba konkretnie sobie nie życzę, tylko mówię, że widzę, że tu jest jakby przepraw, a pan jest będzie. Jeżeli będzie na przykład, ktoś chciał zrobić darowiznę, czy będzie mógł już zrobić, skoro uchwała tego nie ma. Będzie mógł ją zrobić na odpowiedni paragraf w naszym budżecie. W samym już programie, rozdział pierwszy. Program dotyczy oczywiście przeciwdziałania narkomanii, ale w punkcie trzecim tego rozdziału jest napisane: koordynatorem organizacji gminnego programu sport, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013 jest pełnomocnik wójta do spraw profilaktyki. Nie ma oddzielnego ciała, takiego na przykład jak ustawie o wychowaniu w przyszłości, że wójt powołuje inną komisję. Nie, ale tytuł ten punktu trzeciego jest moim zdaniem niewłaściwy. Bo jeżeli program dotyczy rozwiązywania przeciwdziałania narkomanii. To jest tylko błąd pisarski. Naprawdę był przepisywany z komputera. Faktycznie to jest błąd pisarski. Inne do programu przeciwdziałania narkomanii, tak. To nie jest w uchwale, tylko w samym programie. No. Jeszcze pan Owadziewicz, tak dziękuję. Pani Radna Szalki, pani Radna Nowak. Pani pełnomocnik, w rozdziale trzecim badania monitoringu i ewolucja jest wymiana informacji, zbieranie danych. Słucham, wy już w programie. Rozdział trzeci. Badania monitoringu. Przepraszam, w którym programie? W trzecim. No, to omawiamy narkomanii przecież w tej chwili. Jest monitoring badania ewolucja, zbieranie i analiza danych. Pani nam mówi, że wy nie możecie, że nie ma pani takich danych. To jak to się ma ten punkt? Zbieranie i analiza danych dotyczy to właśnie takich działań, jakie były przeprowadzone na przykład w gimnazjum. My możemy zbierać takie dane w takim zakresie, jak mówimy. Natomiast w czasie konsultacji, ale nie możemy pytać na przykład w jakim zakresie psycholog czy psychoterapeuta tych konsultacji udziela. Oni mogą nam tylko ewentualnie ogólnie powiedzieć, dotyczyło narkomanii, dotyczyło alkoholizmu, dotyczyło lekomanii. W tym zakresie możemy, ale w innym nie. Tak, ja nie pytam się kto i imię i nazwisko osoby. Jeśli jest badania monitoring, wymiana informacji, czyli powinny być namacalne jakieś mierniki, że tyle i tyle udzielono konsultacji, liczbowe. I sądzę, że pan radny Ostrzyka o takiej informacji. I my corocznie musimy składać do Ministerstwa Zdrowia i do PARPy takie sprawozdania, które mówią właśnie o takich ilości udzielonych. A czy my jako radni z terenu nie możemy uzyskać takich informacji? Możecie państwo, to są jawne informacje i zawsze możecie takie informacje. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Radanowa. Chciałam zapytać panią pełnomocnik, czy zachowali, czy istnieje problem wydatkowania w szkołach na terenie naszej gminy? Z diagnozy, która została zrobiona, wynika, że problem dostępu do narkotyków w naszym gimnazjum jest mniejszy niż w Warszawie, ale znaczy mniejszy
Warszawy, ale jest takie zagrożenie przeniesienia się tego zagrożenia z Warszawy, z dużego miasta do nas na nasz teren. Czy są stwierdzone jakieś konkretne przypadki używania narkotyków przez uczniów? Nie, pani dyrektor nie zgłaszała takiego przypadku używania narkotyków na terenie gimnazjum. Dziękuję. Są jeszcze pytania? Proszę panią. Ja chciałam jeszcze się spytać pani, kiedy pani nam udzieli takiej informacji jako radny, ile było konsultacji telefonicznych czy ustnych w gimnazjum? Gimnazjum? Nie tylko. Ogólnie mogę z tego usłyszeć na terenie. No, to jest kwestia odliczenia, także może na początku roku. W styczniu się można spodziewać, tak? Jest możliwe do prawie, tak? Tak, tak. Radny Sieradzki w tej chwili już tak czeka, bo już się zapytać, czy było organizowane jakieś szkolenia, konferencje z młodzieżą w gimnazjum, skoro ten problem istnieje głównie w gimnazjum? Tak, był organizowany bardzo duży program dla uczniów gimnazjum, nazywał się Archipelag Skarbów. To był program nie tylko dotyczący narkotyków, ale wszelkich zagrożeń. Chodzi o nadużywanie narkotyków, wczesną inicjację seksualną i dostępność do alkoholu i używania alkoholu przez młodzież w gimnazjum. Proszę pani marszałek. Pani Radna Nowak, pytała się pani o samo gimnazjum, czy wokół terenu, bo zdajemy sobie sprawę, że na terenie gimnazjum mogą nie być rozprowadzane narkotyki, ale czy ma pani informację od naszej policji, czy wokół obrębu naszych szkół i podstawówki i gimnazjum były sygnały powiem tak, że przez ostatnie pół roku do mnie, bo odkąd odszedł pan komendant Byra, nie mieliśmy kontaktów takich stałych z komisariatem jako komisja, ale w pierwszym półroczu, z tego co pan komendant mówi, były takie prowadzone działania i efektywne, przede wszystkim związane z tym, że zatrzymano jakichś dealerów mieszkających tutaj na terenie gminy. Czyli były próby, tak? Tak, ale takie informacje może udzielić tylko nowo powołany komendant. Dziękuję. Dziękuję. Sam pytanie? Jeszcze pani radna. Spytać o ankiety. Były prowadzone badania ankietowe wśród dzieci i młodzieży. Jak to być? Tak samo powiem pani, jeżeli pani chce diagnozę z gimnazjum, pani dostarczyć. I tam są szczegółowe już wyliczenia dotyczące wszystkich zakresów uzależnienia. Może pani to obejrzeć. Może na tak to dostarczyć. Proszę nie komentować. Bardzo proszę nie komentować. Ale chodzi pani o narkotyki? Tak, no bo omawiamy problem narkotyków teraz. No cóż mogę pani powiedzieć? No jeżeli chodzi o naszą młodzież, nie jest tak zielona. Wszyscy tutaj na terenie gminy mówili, że narkomania się rozprzestrzenia i w ogóle straszono rodziców, nauczycieli i wszystkich dookoła. Z tej diagnozy wyszło jednoznacznie, że nasza młodzież jednak jest rozsądniejsza niż przypuszczamy. To znaczy, że nie mamy problemu. Mamy problemu, ale nie w takiej skali, jak to było przedstawione. Pani Radna, proszę przedstawić takie sprawozdanie w styczniu. Może no, będzie to rozwiązane, jak to będzie mi takie podane, jak się tutaj robi. Panie Czesławie, jeżeli pan to tak szybko, pytanie konkretne. Na ten temat narkotyków mogę powiedzieć w ten sposób, że syna straciłem i dziwię się, że przez ten okres czasu, bo to już 12 lat będzie, przez ten okres czasu tak wszystko jest temat taki zamknięty. Mówi się, a się nie mówi. I to jest właśnie błędem. Takie błędy powinno się mówić wyraźnie, donośnie i nie bać się i obijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze. Czy są pytania? Pani Beato, proszę też. Tak? Ja mogę tylko dodać, że ja niecałe 2 lata pracuję dopiero jako pełnomocnik. Rozumiem, dziękuję. Czy są pytania do pani informacji jeszcze? Jeżeli nie, to zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Tak, tak, pani radna Asyszy nam przepraszam, deklarację. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Raszy na rok 2013. Na podstawie artykułu 10 ust. 3 ustawy dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z artykułem 18 ust. 2 punkt 15 ustawy
po samorządzie gminnym, Rada Gminy Raszyn uchwała, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny Rada Przeciwdziałania Narkomanii w terenie gminy Raszyn na rok 2013, stanowiący załącznik niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Środki na realizację gminnego programu do profilaktyki przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Raszyn na rok 2013 są umieszczone w budżecie gminy Raszyn i pochodzą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 ustawy o wychowaniu szczytności przeciwdziałania alkoholowi dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie artykułu 18 lub 18 ust. 1 oraz dochody z opłat określonych w artykułu 11 ust. 1 ustawy wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w artykule 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Nie mogą być przeznaczone na inny zjazd, paragraf trzeci. Wykonanie uchwały w się budżetu gminy Raszyn, paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia roku 2013. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Jednogłośnie uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Panie Rafale, dziękuję. Trzymaj rękę w górze.